Pierwsze pytanie jest kluczowe. Skąd w Twoim życiu wziął się zbyszek wodecki? Ja kocham, bo ja jestem dziecko pszczółki Mai, ale Ty chyba jesteś na pszczółkę za młody. No, chyba do końca nikt nie jest może na pszczółkę za młody, bo było dużo powtórek, ale Prawda? faktycznie urodzony w 1988 roku, ominąłem, tak pamiętam, że późne dzieciństwo chyba były te powtórki pszczółki Mai i nie mogę powiedzieć, że ona jakoś moje mhm. dzieciństwo uformowała, no ale Wodecki dla mnie też na pewno same pozytywne skojarzenia budził. Ja go pamiętam o, o dziwo z telewizji, jeszcze może nie z etapu z Tańca z Gwiazdami, tylko wcześniej jak prowadził, to się chyba nazywało Twoja Droga do Gwiazd mhm. I, to, i, i to mi się tak wyryło, bo on jeździł wtedy po Polsce, odwiedzał, to był taki jeden z pierwszych talent Show, odwiedzał osoby, które śpiewały, i fajne było to, że on sam jechał do nawet najmniejszej miejscowości i tam wręczał im bilet dalej. I, i to jest troszeczkę taka metafora tego, jak on w ogóle działał, właśnie. bo on całe życie właśnie tak jeździł, 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 jeździł i się nie zatrzymywał. No, dla mnie y był taką postacią medialną, ale jako muzyk, y dla mojego pokolenia, wydaje mi się głównie. Y no, właśnie, powrócił. Ja używam tego słowa, chociaż starsze pokolenie artystów czy, czy, czy fanów Wodeckiego gani mnie za to. Powrócił z Meech and Mitch przy okazji płyty z 1976 roku, którą nagrali najpierw jako koncert, potem jako płytę koncertową, i dla mnie to był powrót jego muzyczny, a w zasadzie wręcz pojawienie się. Dla niektórych to był tylko epizod i. Moim zadaniem było zbadać, no właśnie, czy epizod, czy bardzo ważny epizod, czy może jednak kluczowy Prawdziwy etap. tak, taki comeback, tak. Yy, dzięki któremu on zostanie właściwie przez wielu ludzi zapamiętany. Przez, prawda? przez wszystkie pokolenia, bo, 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 bo przez swoje pokolenie, czy trochę młodsze, no to właśnie, to, to na początku lata 70. i taki poważny pan, yy, który wyrósł z piwnicy pod Baranami, yy, skrzypek łewy Demarczyk w Anawa a potem śpiewający raczej takie poważne piosenki, skomplikowane kompozycje. Zacznij od Bacha, Izolda, Koncert Życzeń, no to to jest jedno pokolenie. Potem na te Pszczółka Maja, Hałupy. E, Chałupy. Oba utwory nie jego, choć napisał dziesiątki czy wręcz setki, e, to mnie zastanawiało, czy to był problem dla niego, e, że, że, że to były piosenki, których sam nie napisał. E, no i lata 90., to już to, to, to wydaje mi się, oprócz jakichś takich perypetii e, typowych dla tamtego pokolenia, to znaczy, że trochę byli mniej popularni ci estradowcy tak, z lat tak. 70., no to e, jednak postać medialna, szczególnie w drugiej połowie. I na początku lat 2000, więc, więc pod tym kątem znały go różne pokolenia, ale jeśli chodzi o podział na, na, na audytorium, to chyba właśnie słuchacze muzyki troszkę ambitnej, takiej muzyki muzyki, nie, nie, niekoniecznie radiowej, może, mo, może bardziej ambitnej, czy na przykład bywalce o festiwalu, na którym się potem okazuje? pojawił, czy openera. Które oczywiście jest wielką imprezą, ale, ale jednak jest czym innym niż. No, nie występują tam, tam, tam z ludzie. Tak, jest z Radia Tak, tak. To, tak. No, inne, to nam się wszystko bardzo podzieliło, ta, ta, ta kultura i muzyka. No i y, Wodecki chcąc nie chcąc, dotarł do tych osób poprzez właśnie współpracę z Mitchem Mich y, i śpiewanie piosenek, które y, napisał 40 lat wcześniej. No, wydawało mi się to niesamowitą tak. historią, ale nawet nie tylko o Wodeckim, z całym szacunkiem, choć o nim tak, jest ta tak. książka, y, która się składa właśnie z tego mojego reportażu y, o jego współpracy z Mitchem Mitchem i młodości oraz wywiadu Rzeka Wacława Krupińskiego, ale dla mnie to był taki fenomen popkultury I, i, i to chciałem trochę zgłębić. Jak to się dzieje, że w 76 roku, kiedy płyta wychodzi i jest takim jego spełnieniem marzeń artystycznych wtedy, a grał zupełnie inaczej niż później, co się dzieje, że ona w ogóle przechodzi bez echa i co się dzieje, że ona potem jest zapomniana przez samego twórcę, Nagle przy, przychodzi taki moment, to już kilkanaście lat temu, około 2001-2002 roku, kiedy w Warszawie kilka osób przypadkiem tak, w znajduje przegrywają winy. Tak, te płyty jedni drugim. Tak, tak. I, i to narasta, narasta, aż do y, momentu, kiedy zaczyna z Mitch, Mitch grać, y, potem z wielkimi sukcesami i nagle piosenki, które w 76 roku ledwo kto grał, stają się hitami, jedna dostaje Fryderyka, w tym momencie to już chyba podwójna platyna, albo mu z miczami, no niesamowite, a w dodatku, takie dodatkowe pytanie, jakie mi się narodziło, to było, czy, czy jeśli ma się te 60 kilka lat i nagle wracają do Ciebie ludzie, że inaczej, ludzie się pojawiają, a Ty wracasz do samego siebie 26-letniego, to czy to jesteś jeszcze Ty? To prawda no, Myślę, że odpowiedź częściowo tkwi w samej płycie, i że każdy może sobie tej odpowiedzi jakoś tam na swój użytek udzielić. Ta książka to jest też taki przegląd pewnego pokolenia artystów, którzy byli, no, tak, oni tworzyli te zręby polskiej, popkultury, można powiedzieć, mhm. prawda? I ich też spojrzenia na dzisiejsze czasy, które dla takich artystów są jednak. Surowe, ale też na moment transformacji, prawda? Jak oni się wszyscy odnajdywali w nowym e, systemie? Czy możesz coś więcej o tym opowiedzieć? Bo ty ich wszystkich zacząłeś spotykać na tak. się, prawda? I rozmawiać. Um, z nimi. Najważniejsze najpierw było dla mnie dotarcie do zespołu zespółu MiCz, który po pierwsze y, stroni od wywiadów tak. y, mało ich było nawet przy tym y, dużym sukcesie to raczej Zbigniew Wodecki pojawiał tak. się w mediach. Zresztą bardzo ich to cieszyło, bo micze w ogóle nie czują takiej potrzeby. Y, ich interesuje muzyka. Y, no a Wodecki wiadomo, 40 lat y, w jak świetle to było, jak to było fleszy. To właśnie, że nie można sobie bez tego potem poradzić. Tak? A no właśnie. tak, no tak, że jak się raz zac za no zaczął właśnie. popisywać, to potem już no tak. to jest jak narkotyk to tak. powtarzał wiele razy. Zresztą bardzo go ceniłem za to, że... Szczerze mówi, tak. Tak, tak, był autoironiczny, autokrytyczny. Tak. Chociaż to jest też taka sztuczka, to znaczy, jeśli autokrytyczne komentarze na swój temat wypowiadamy, to trochę zabieramy broń innym. Tak, tak i Wodecki bardzo dobrze hmm. to wiedział. No tak, no, poznanie miczów rozmawiałem z kilkunastoma, bo to jest Ogromne olbrzymi grupa. band. Urośli szczególnie w tym projekcie do do, do wielkich rozmiarów takiej orkiestry prawdziwej, trochę przypominającej orkiestry, z którymi Wodecki w latach takie 70. grał. Big bandy, takie, tak. takie typowe big tak. bendy, na które nie było już pieniędzy potem w latach 80., -tych, 90. -tych. Tak. Wodecki cały czas pisał y, te swoje kompozycje właśnie na takie wielkie instrumentarium. On miał wyobraźnię, która sięgała no, no, świata, bym powiedział, bo, bo, bo przecież jego wrażliwość muzyczną y, ukształtowały podróże z Ewą Demarczyk tak. po, y, po, po całym. Y, Świecie. No i właśnie, przeżywał kilka chwil kryzysów, tak jak, tak jak jego koledzy i koleżanki Estradowi. Dla mnie było fajne zderzyć to, czym ten projekt z Mitchem Mitch był. Na przykład dla Włodzimierza Korcza, Alicji Majewskiej, Krzysztofa Piaseckiego. To chyba pani Alicja mówi, że ona też chciałaby, żeby ktoś tak zagrał z nią. Znaczy, że byłoby jej bardzo miło, gdyby. Bardzo się mogło zdarzyć jej również. Tak, i myślę, że się zdarzy, bo to powraca w tym momencie popularną. popularność. wersję nową piosenki pani Danutyrin, śpiewaną przez Gabę Kulkę. Tak, oczywiście. Przecież w ogóle jest taki zwrot do przeszłości muzycznie bo przecież Kuba Badach śpiewa za uchę, Krzysztof Zalewski nie mena, Masecki wraca o 100 lat praktycznie do, do polskiego jazzu, więc myślę, że że Wodecki i, i Micze częściowo zapoczątkowali pewną taką modę. Oczywiście nie byli jedyni i oczywiście nie planowali tego, bo to jest właśnie najfajniejsze. Ta, 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 to moje robocze pytanie, jak to się stało, że kiedyś coś za, nie zadziałało, a teraz zadziałało, no, ja na nie nie odpowiedziałem przez cały mój długi reportaż, bo... <grym> yy, ale za to pojawiło się 20 innych pytań po drodze, bo, bo okazuje się, że, yy, że co innego o tym myślą yy, Estradowcy, tak, tak nazwijmy roboczo z pokolenia Wodeckiego, koledzy i koleżanki ze sceny, co innego ci, którzy kiedyś z nim grali, śpiewali, a potem przerwali swoją karierę, co innego pokolenie jego dzieci, co innego krytycy współcześni, a co innego dziennikarze, którzy grali albo nie grali go w radiu wtedy w latach 70-80. No, dla mnie to była taka podróż po historii polskiej muzyki i trochę historii Polski, bo przez pryzmat Wodeckiego można było też tą historię Polski zauważyć. Najpierw płyta, która w latach 70-tych e, takich pełnych, e, może nadmiernego i napompowanego optymizmu momentami e, nie trafia w swój czas, bo jest sentymentalna. Tak, molowa. Właśnie, tej w właśnie, jak to powiedział Wojciech Trzciński, e, współkompozytor tak. płyty. Potem w latach 80. Wodecki, który wciąż ma tą olbrzymią wyobraźnię, pisze suity kilkunastominutowe, no a one zderzają się z brakami kadrowymi, brakami sprzętowymi, słynnym octem na półkach. No a Wodecki cały czas słucha tej muzyki zagranicznej i cały czas mówi w wywiadach, że, że, że słyszy, że sprzętowo po prostu nie domaga. Nie domaga. On w głowie. To wszystko cały czas miał, tylko nie było jak Komu tego by zagrać. zagrać tak? Potem lata 90., kiedy, kiedy troszeczkę na boczny tor, właśnie są odstawieni ci wszyscy kojarzeni trochę z PRL-em i festiwalami w Opolu, które i tak już potem w latach 80. były przejęte przez rokowców. No niesamowite, to jakby yy, takie moje pytanie, yy, dlaczego Wodecki i Trzciński, yy, kiedy tworzyli tę płytę w 76 roku, czemu oni właściwie nie zadbali o to, żeby ona gdzieś była pograna, czemu tak łatwo ją odpuścili, machnęli ręką i o niej zapomnieli? Bo kiedy Micze przyszli do Wodeckiego, to on musiał sobie kupić tę płytę ponownie, bo jej nawet nie miał. Yy... No to y, spotkała się z takim zdziwieniem, y, spotkało się to moje pytanie i słusznie, no bo y, tłumaczyli mi, to nie były czasy, kiedy no tak. ktoś debiutował i planował swoją karierę. To były czasy, gdy chciał wyżywić rodzinę i co 5 lat się zmieniała Polska, i, i, i w zasadzie to pokolenie y, urodzonych tuż po wojnie, y, muzyków. No, no, to jak popatrzeć, w jakich oni żyli po kolei czasach, to, to, to jest niesamowite. To są gotowe scenariusze filmowe. Także ja fajnie było mi wrócić też do tych e, starszych lat. Mimo że ta płyta była dla mnie ważna tu i tu teraz, teraz. Mhm. no to ona skądś się wzięła. A ta rozmowa, która uzupełnia, która stanowiła mhm. ogromną część tej, e, tej książki, mhm. e, kiedy i jak. E... Była przeprowadzana. Wacław Krupiński przeprowadził y, ten y, wywiad Rzeka z Wodeckim w 2010 i 2011 mm. roku. To chyba trwało kilka miesięcy. Oni się znali od dzieciństwa chyba. Znaczy żywy, oni się do? mijali, mijali się, bo oni mijali, byli mijali, podobny się, tak. rocznik, tak. Y, oba jest Krakowa. Tak. Y, no i tutaj Wacławowi y, wielkie uszanowanie się należy, bo mało jest osób, które y, zmusiły Wodeckiego do jakichś 8 czy 10 posiedzeń dłuższych. On o tym mówi, że on się szybko nudził i mówi: Coś, masz już te książeczkę. No właśnie, tak? właśnie. ale y, no, no wielki szacunek, bo no, niestety nikt się z nas nie spodziewał, że, że, tak. że tak szybko się, się, się skończy ta historia Wodeckiego, że, że tak nagle od nas tak. odejdzie. I, i, I tak szczerze, no, to jest najdłuższy i najbardziej y, taki pogłębiony wywiad z samym Wodeckim. Y, nie wiem, co uzupełnia co, bo faktycznie y, mój reportaż chciałbym. Uciec od takiego podejścia, że, 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 że to jest biografia, bo, bo to nie jest, nie jest, nie to jest biografia nie, reporterska. Nie na to przyjdzie to czas biografia. za 5 lat, tak. za 10, za 15. Tak. W tym momencie, no, dla nas wszystkich, dla mnie też to było trudne. Wodecki jest takim człowiekiem, który no, tutaj siedzi. No, on, on przed chwilą tutaj to był. Prawda. Przecież dopiero co byłem na jego koncercie. To nie są okoliczności ja do, do biografii. No. No. Yy, ale jednak takie połączenie, to znaczy, że Wodecki z 2011, czyli tuż przed Miczami, opowiadający o sobie i, i sprzedający yy, wizerunek siebie, bo wywiad jest autoryzowany dokładnie tak, jak siebie widział i jak chciał, żeby go postrzegano. I potem? I potem co się stało później. Tak. Wielka, wielka zmiana. Wywróciło to jego postrzeganie chyba też trochę samego siebie, bo, 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 bo zawsze podkreślał, że Mitch and Mitch e, no, no pozwoli mu wrócić do, do, do siebie samego, do tego Zbyszka e, 40 Zbyszka. lat wcześniej. Książka tak. jest też pięknie ilustrowana, myślę, że to jest naprawdę gratka, no nie tylko dla fanów, e, Zbyszka Wodeckiego, ale mówię dla fanów muzyki, estrady, dla fanów e, takiego trochę retro mm -hmm. klimatu swego rodzaju. No bardzo Państwu tę książkę polecamy. Przyjemnie Ci się pracowało nad tą książką? Bardzo. Mam takie e, poczucie, że tak. jestem taki flow, jak wiesz, w dobrym bardzo, chorze. Bardzo. Bardzo. Ja nawet ona być może zmieni, zmieni mój kierunek taki e, artystyczno-reporterski. Okay, Pierwsza moja książka była z Holandii, tak. trzecia też będzie z Holandii, ale, ale potem... Chyba pójdę bardziej w tę muzykę, bo, bo reportaże o muzyce jakoś strasznie dużą przyjemność mi sprawiają. Pamiętam, że kiedyś w dużym formacie, 4 czy 5 lat temu, pisałem taki reportaż, gdzie próbowałem ustalać, kto jest prawdziwym autorem piosenki Biały Miś. I to też było kilka miesięcy w... No super frajdy. Więc tu dziękuję Panu Zbyszkowi też, bo no jego życie to dla reportera jest naprawdę historia do odkrycia. No to polecamy książkę Wodecki, tak mi wyszło, i czekamy na następne książki o muzyce. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. dzięki.